witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina, no to już jest po drugiej godzinie, czyli popołudnie. W nocy było bardzo zimno. Mamy dzisiaj ostatni poniedziałek, w zasadzie ostatni dzień września. Zobaczymy, co słychać w tej puszczy. Dzień, kilkanaście stopni, 12-13 stopni w nocy, blisko zera, ale wilgoci nie brakuje, bo padało przez ostatnie parę dni. Trzeba zatem wykorzystać ten czas, zobaczymy. Czy coś jeszcze mimo tego weekendu będzie można znaleźć, bo weekend naprawdę ludzi było zatrzęsienie, a jeszcze widzę na parkingach samochody nadal są. Na parkingu cztery samochody, dwa ze Słupska, jak na Puszczę Słupską przystało, jeden z jakąś obcą rejestracją. Witam z Puszczy Poniedziałkowej. I tutaj pierwszy poniedziałkowy, jeszcze wrześniowy, w pełnej krasie, przecudny borowik. Ale ślicznie. Grzyb biały, grzyb właściwy. Marzenie każdego chyba grzybiarza, znaleźć chociaż jednego borowika. No, już mam jednego, ale to nie znaczy, że już jadę do domu. Dopiero przybyłem przecież do puszczy. Zobaczmy, co słychać w puszczy. W takiej pięknej puszczy jak dzisiaj, spokojnej, chłodnej co prawda, niesłonecznej. No dzisiaj nie ma słońca, ale to dobrze. Ktoś, kto był w lesie, w pełnym słońcu się bardzo źle szuka grzybów, bo się wszystko mieni. Nie widać wręcz nieraz tych grzybów. Zależy, w którą stronę się idzie, czy ze słońcem, pod słońce, czy tak, czy siak. Ale jednak jak nie ma słońca, zdecydowanie lepiej. Bynajmniej o tej porze dnia. W puszczy cisza zupełna. Borowiki, niestety stare. Bardzo stare kapciule. Posezonowe wręcz. Kiedy one wyrosły? Mi się wydaje, że one musiały wyrosnąć wtedy, kiedy w Polsce te deszcze powodziowe padały. To mniej więcej by pasowało na takie kilkanaście dni. Około 2-3 tygodni. Sobie tak chodzę, słońce wyszło i w puszczy nie ma kompletnie żadnego wiatru. Jest cisza zupełna. Maślaki pstre. Bracie. No jeszcze nie jestem tak zdesperowany, żeby je brać. Ale chyba niedługo będę, bo mam jednego prawdziwego podgrzybka. Jak na razie. Jeszcze jeden stary borowik. Pozostałości, strzępy po nim wręcz. Tutaj też. O! Udało się. Byłem na dobrej drodze do borowików i się coś młodszego trafiło. No, zobaczymy. O! To tak. To jest piękny prawdziwek. Elegancki. I kolejna seria starych grzybów. Może się coś wybierze z nich. Co to jest za borowik? No, jeszcze nie jest taki zły, a ten? Nie wiem, czy to brać takie grzyby wielkie. To w ogóle jest. Nie, no to chyba będzie sam robak. Prześwietlę je. Tam to już jest w ogóle olbrzym, prawie na cały kosz. Nie no, to pokażę, jaki jest koszyk w stosunku do tego grzyba. Nawet nie będę go wyciągał, bo to pewnie będzie już po grzybie. Później zostanę oskarżony o niszczenie grzybów w lesie, których nie zbieram. Bo w sumie to tak będzie później działać. To jest tak, grzyb biały, grzyb właściwy, elegancki. Poniedziałek, ostatni dzień września. Taki stary las, nie wiadomo jaki. A tutaj, ukryty gdzieś, borowik, piękny. W puszczy zaświeciło słońce.
trochę się rozweseliło, bo naprawdę było bardzo ponuro. Od razu piękne jakieś okazy się pojawiły. Taki grzyb atomowy, a ten? No, ten mniej atomowy. Patrzymy może jeszcze. Jestem na jakiejś prastarej drodze chyba. Naprawdę nie widać żadnej drogi. To ktoś kiedyś powiedział, jest tyle dróg w lesie, ale nie ma dokąd pójść. To idę, gdzie oczy poniosą. Może jeszcze coś tu znajdę gdzieś w pobliżu. Sitaki. Puszcza Słupska, bór sosnowo-jagodowy. A tutaj gdzieś w mchu schowane, ledwo widoczne. One w jagodzinach bardziej. Raz. O, dwa. Co to za strzęp? Nie, tu się pomrów zjadł, pomrów wielki. Trzy. Ten jeden pomrów wielki zjadł, niedobry. Pomrów. Trzy takie piękne. W sumie to nigdzie nie musiałem chodzić, bo tu jeszcze jeden rośnie. Takie na wysokich nogach, jak deworowiki, które często wspominam ze Słowińskiego Parku Narodowego. Są borowiki amerykańskie albo borowiki wysmukłe, czy jak one tam się nazywają, które przybyły jako chwast z Ameryki na polskie wybrzeże. Ale sitaków. Ojej. Cały kosz by był od razu. Nareszcie jakiś borowik. Już dawno nic nie było. Taki żółtawy, czy jak ktoś woli, zielonawy. Chociaż zielonawy to jest muchomor. Idę zobaczyć, może coś tu jeszcze gdzieś znajdę. Ale w takich młodnikach nie ma grzybów jeszcze. Nie we wszystkich lasach są grzyby. To jest normalnie pustynia. Chociaż nieraz jak jest wysyp, to w takich lasach też jest zatrzęsienie borowiku. Coś jechało i kładło się. Kurde, samochód jedzie. Prześliczny. O, biały. To jeszcze piękniejszy. Niedaleko tamtego rósł. No w końcu coś szlachetnego. Czyli borowik. Mały. Trochę go wytrę z mchu. Popatrzę, czy jeszcze gdzieś coś jest. O, nacięte tu jest. Ktoś tu był. Może taki. Trochę borowików się trafiło. Nie filmowałem nawet ich. No przypadkowe takie. Ten ładny. Ten. Też bardzo ładny. O. Ten. Też ładny. Chyba robaczywy. Tutaj ja co roku w takich trawach szukam kani. Ale w tym roku te trawy są tak wysokie, że mają prawie 1,5 metra. Ciężko coś tu znaleźć. Był bardzo dobry rok na trawę, bo bardzo dużo było wilgoci latem. No i wiosna. Ale myślę, że i tak coś tu znajdę. Wezmę sobie kilka, bo mam miejsce w koszyku. Dzisiaj wziąłem dwa koszyki.
nie są za duże. Kończy się pomału wrzesień. Ostatnie promyki wrześniowego słońca. 30 dzień września. Puszcza Słupska. Idę do jeszcze takiej kępy prastarej Puszczy Dębowej. Zawsze tutaj sobie, jak jestem w tych rejonach, lubię zajrzeć. Może jakaś kania się trafi. Chociaż kojarzy mi się ona z borowikami i szerszeniami. Ale mimo wszystko idę. Co roku te sosny są wyższe i wyższe. Jeszcze kilka lat temu to były takie, że mogłem je rozdeptać. Teraz już są większe ode mnie. W tej trawie już coraz mniej tych kani będzie. W związku z tym ciekawe, czy coś tu rośnie. Coś tu widzę, że chodził, bo trawa wydeptana. Czy tu są grzyby? Bardzo wątpię. Raz tylko było. Jak tu przychodzę. W ogóle pod drzewami liściastymi jest sucho. To i skąd grzyby by miały być? Klin. To jest chyba klin do ścinania. Do wycinania drzew. Ukierunkowujące, w którą stronę ma lecieć drzewo. A też, żeby się piła nie zakleszczyła. Na tą kępę lasu pada ostatnie słońce wrześniowe, czyli ostatnie słońce, które jeszcze ma coś wspólnego z latem, bo przecież lato trwało we wrześniu prawie do 20 któregoś. A teraz niestety, od jutra październik, już te słońce nie będzie takie piękne i kolorowe. Coraz słabsze będzie i chłodniejsze. Czas odjazdu z puszczy. Słońce sobie świeci gdzieś tam górą. Co prawda promyk gdzieś tu się przedostaje między tymi drzewami. O. Promyk słońca w ciemny las. A to chyba już ostatni dzisiaj borowik. Bo już zmierzam w stronę parkingu. Proszę zobaczyć, jaki ładny. Poniedziałkowy. W nocy pewnie wyrósł. Przecież tutaj ludzie wszędzie chodzą, by znaleźli go. Był tak maleńki, że go nie znaleźli wczoraj w niedzielę, ani w sobotę. Ten las ma około 35 lat, tak myślę. No idąc przez taki las, przez takie mchy, możemy naprawdę bardzo daleko zajść i nic nie znaleźć. No chyba, że ktoś chce się podelektować zachodzącym słońcem gdzieś pomiędzy pniami, które pięknie tak błyszczy. Jeszcze wrześniowe, jeszcze wspomnienie lata, choć w puszczy jest drakońsko zimno. Ja w ogóle nie wiem, pierwsze przyjazdy mojego do lasu i od razu zmarzłem. 4 stopnie, co to jest? Dzisiaj ma być 3, no kto wie, czy już nie będzie nawet i czegoś na minusie. Niebawem. No w październiku to już obowiązkowo przymrozki zazwyczaj są. No to tak przymrozi, a później już może całą zimę mrozu nie być. Ten las tutaj, z racji tego, że to las iglasty, jest taki mech, to w zasadzie przez cały sezon, czyli przez cały rok, tu się nic nie zmienia. Gdybyśmy przyjechali tu w lutym, wyglądałoby tak samo. Przyjechalibyśmy w lipcu, tak samo. Ten las jest, że tak powiem, niezmienny. No chyba, że spadłby śnieg, no to wtedy co innego. Ale taki zielony mech i te igły zielone na drzewie iglastym na sosnach wyglądają identycznie. No tam są przyrosty co prawda wiosną. Jak ktoś tam by dobrze się przypatrzył, to by zauważył, że coś nowego rośnie, jakieś przyrosty, nowe gałązki. Ale to wysoko w koronach drzew.
tu na dole jest wszystko bez zmian. Nie ma tu jagód, nie ma grzybów nawet, jak widać. Taki. No i czas odjazdu. Dzisiaj w dzień. Zimno jak gdy, że marznie ręce, marznie wszystko. Jest 7 stopni. Piękny zachód słońca, wrześniowy. A co słychać w puszczy? No w puszczy dzisiaj wziąłem 2 koszyki i torbę. W związku z tym nie nazbierałem za dużo. No tutaj jest gdzieś z pół koszyka prawie. Tu może 1/3. Trochę prawdziwków, trochę podgrzybków. Chociaż bardzo mało. Maślaki, kanie i to wszystko. W lesie się robi pomału sucho. Tego deszczu nie było aż tak dużo. Myślę, że jeszcze borowiki jakiś czas będą rosły i też się zatrzymają. Jeżeli się nie ociepli i nie zacznie padać deszcz, to nie będzie grzybów. Póki co czas odjazdu z Puszczy Słupskiej. Nawet jeszcze jakiś jeden samochód tu stoi. Nie wiem, czy on tutaj nocuje, czy co. Może ktoś jeszcze na grzybach jest. Żegnamy się dzisiaj z wrześniem 2024 roku. Od jutra październik.